Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 58 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię, którą wiele osób chciało, żebym sprawdził, a dokładniej zobaczymy, czy podczas napadu w prologu Lester był w swoim domu. Więc zapraszam do oglądania. Oczywiście, jak zawsze, chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to ogromna motywacja dla mnie, a także pomaga to w rozwoju kanału. A teraz przejdźmy do teorii. O co dokładnie chodzi w tej teorii, powiedziałem już na samym początku. Podczas robienia pierwszego napadu w North Yankton, czyli podczas prologu, zobaczymy, czy będziemy mogli spotkać Lestera w swoim domu w Los Santos. Dużo osób chciało, żebym sprawdził tą teorię, dlatego teraz ją sprawdźmy. Wyszliśmy już z banku i teraz musimy się pozbyć policji, która do nas jedzie, więc rozwalmy policjantów. A ja teraz zastanawiam się, gdzie polecimy na początku. Czy polecimy od razu do domu Lestera, czy jednak polecimy na początku do jego kryjówki, czyli do fabryki, której urzędował. Zobaczymy, czy tam będziemy mogli go spotkać. Wydaje mi się, że na początku polecimy do tej fabryki. W razie gdybyśmy go nie spotkali, to polecimy, czy tam pojedziemy do jego domu i zobaczymy, czy coś się zmieni. Ale na początku pozbądźmy się tych policjantów. Już chyba mamy czystą drogę. Nie, jeszcze jednak ostatni radiowóz przyjechał. No teraz już jest czysto, na pewno. Dalej. O, oni idą za spami. Ale my pójdziemy normalnie drogą, żeby było szybciej. Dobra, jadą do nas. Przeładowaliśmy, więc możemy na spokojnie strzelać. Ale i tak będziemy musieli chyba przeładować. Chociaż nie, udało się bez przeładowania. Więc teraz musimy zrespić Brada. Więc zrespmy Brada, w którego się za chwilę zamienimy. Dobra, i jest już Brad, więc zamieniamy się w niego. I możemy teraz opuścić prolog. Wszyscy wsiedli już do samochodu, oprócz Trevora. Ale to nas nie interesuje. My teraz musimy zrespić sobie nasz helikopter. Mamy już śmigłowiec, więc możemy ruszać do Los Santos. Więc opuszczamy właśnie North Yankton i lecimy w kierunku Los Santos. Na początku polecimy, jak już mówiłem, na początku do fabryki, w której to Lester miał swoją kryjówkę. Dlatego ja was nie będę zanudzał drogą i widzimy się już na miejscu. Jesteśmy już na miejscu i jest to fabryka. Właściwie nie wiem, czy jest to fabryka, czy wytwórnia. Po prostu jest to kryjówka Lestera. Niestety, ale nie mogłem normalnie opuścić naszego pojazdu, dlatego musiałem usunąć nasz helikopter. Ale sprawdźmy, czy możemy wejść do środka, niestety, ale drzwi są zamknięte i wydaje mi się, że cały obiekt nie jest wczytany, ponieważ nie mogę tych drzwi otworzyć. Zresztą wlećmy do środka. Ten budynek się nie załadował, dlatego skorzystajmy z trainera. Miejmy nadzieję, że dom Lestera będzie załadowany normalnie i będziemy mogli otworzyć drzwi bądź wejść normalnie. Ale teraz wczytajmy sobie fabrykę. Środek nam się już wczytał, więc spróbujmy wejść do środka. Niestety, ale drzwi wciąż są zamknięte, a spróbujmy je otworzyć. No niby drzwi są otwarte, więc spróbujmy się po prostu do środka teleportować. No i zobaczcie, drzwi są normalnie otwarte od tej strony, a od tamtej są zamknięte. Niestety, ale tak to wygląda w prologu. Zobaczmy, czy ktoś tu będzie, czy będzie tu Lester. Ja mam broń w razie czego będziemy mogli jej użyć. Nie no, wszystko jest normalnie. Tutaj powinni być pracownicy, a właściwie pracownice. Ale nikogo tutaj nie widzę. Wejdźmy na początku może do magazynu, w którym Lester miał swoje dokumenty oraz różne rzeczy. Ale nie ma go tutaj, więc wejdźmy teraz do jego biura. Czekajcie, tutaj są główne drzwi do biura. Więc wejdźmy przez te drzwi i zobaczmy, czy jest Lester. Lestera tutaj nie ma. Coś się nie załadowało, ale teraz się wczytało. Ponieważ jednak jest to obiekt, w którym nie powinniśmy być w prologu. Ale my jednak go załadowaliśmy. No ale nie ma Lestera, są jego wszystkie rzeczy. Jest jego laptop, z którego nie możemy skorzystać. Ale go tutaj nie ma. Zobaczmy, no nie, no nie pojawił się. A może jednak ktoś tutaj się pojawił? Nie, nikogo nie ma. Więc teraz udamy się do jego domu. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli nic wczytywać, tylko będzie wszystko wczytane, więc widzimy się już na miejscu. Jestem już pod domem Lestera i mam nadzieję, że nie będziemy musieli go od środka wczytywać jak fabryki,
i że będziemy mogli na spokojnie dostać się do środka. I zobaczcie, że nic się nie zmieniło, nic w prologu nie jest inne. Wszystkie oznakowania oraz tabliczki Lestera znajdują się tutaj. Jest tu także ogrodzenie oraz drut kolczasty. Więc spróbujmy wejść do środka, chociaż na początku jeszcze rozejrzę się po całym terenie, czy czegoś tutaj na pewno nie ma, czy coś się aby nie zmieniło. Słychać już psa. Nie no, wszystko jest jak było. Zobaczcie, krasnale, kamery Lestera. Wszystko jest tak jak później. Nic się tutaj nie zmieniło. Jeszcze przejdźmy dookoła domu, żeby zobaczyć, czy na pewno nie ma tutaj jakichś zmian. Dobra, tutaj są kolejne krasnale. Ale nie, nic się tu nie zmieniło. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wszystko jest tak jak było, chociaż poczekajcie, czy tutaj nie było kamer? Wydaje mi się, że tu były kamery, a tych kamer tu nie ma. Ale możecie mnie poprawić, jeżeli się mylę, chociaż byłem tutaj tyle razy, że pamiętam to. Tu były kamery, brakuje dwóch kamer, ale nie wiem, czy to nie jest przez to, że po prostu jesteśmy tutaj w prologu. Czy jest to po prostu bug, czy tak miało być? Nie no, tych kamer nie ma, tu jest jedna, a tam na pewno powinny być kamery. Chociaż poczekajcie, czy są tu kable? Jeżeli będą kable, to będę miał 100% pewność. No niby są kable. Czekajcie, czy tutaj są też kable? Nie, tutaj nie ma, ale wiem, że ta kamera tutaj była. No dobra, nieważne, możecie napisać, czy te kamery tu były, czy mi się po prostu wydaje. Słychać psa, słychać odgłosy ze środka, ale drzwi otworzyć nie możemy. Nie no, są zamknięte, więc spróbujmy je otworzyć za pomocą naszego trainera. W ogóle nie wiedziałem, że tu do góry jest alarm. Byłem tu tyle razy, a tego alarmu nigdy nie zauważyłem. No w sumie Lester musi mieć alarm, bo jednak chroni swoje bezpieczeństwo i dba o nie. Otworzyliśmy drzwi i otwierają się powoli. Jesteśmy już w środku i wszystko wygląda normalnie. Wszystko wygląda normalnie. Kamery oraz wszystko, co było, jest na swoim miejscu. Tutaj te drzwi były uchylone. Ale nie no, nic się nie zmieniło. Tylko nie mamy mapy wnętrza podczas prologu. Więc tutaj jest małe utrudnienie. Ale raczej żadne pomieszczenie nie jest otwarte dodatkowe. Chociaż będę sprawdzał. Jesteśmy już w środku i wszystkie rzeczy Lestera są. Ale samego Lestera nie widzę. To jest jego cały sprzęt, wszystko jest aktywowane, wszystko wygląda jak pod koniec fabuły, ale go tutaj nie ma. Ciekawe, że podczas prologu już wszystko wygląda jak na końcu fabuły, ale dobra, sprawdźmy, czy tutaj jest może Lester. Nie, tutaj nie ma. Możemy wejść w ogóle do środka? Nie, nie możemy wejść. Jeszcze jestem ciekaw jednych drzwi, które zawsze są uchylone. Czy będziemy mogli dostać się do środka? Czy w ogóle nas utrzyma? Tak, jest normalnie podłoga, ale wejść do środka nie możemy. Poczekajcie, czy mogę przełączyć się na pierwszoosobową perspektywę? Tak, mogę. Tutaj jakieś gazety. No, Lester lubił zbierać takie rzeczy. Ale nie no, w środku raczej niczego nie ma. Chociaż sprawdźmy to. Czekajcie, gdzie jest wnętrze? Tu jest wnętrze. Tu stoi Brad. Co znajduje się za tymi drzwiami? Nic się nie znajduje, taka mała szafa, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Nie no, niczego nie ma. Ciekawe, że są tu dokumenty. Zobaczcie, z 2005 roku do teraz. Albo z 1998 roku do 2004. Czyli można powiedzieć, że przyszłość. Dokumenty z przyszłości Lester już gromadzi. Niestety, ale nie udało się spotkać Lestera w jego fabryce, a tym bardziej w jego domu, więc mi nie pozostaje nic, jak powiedzieć, że ta teoria jest obalona. Na
Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Napiszcie też w komentarzach, jaką legendę bądź teorię chcielibyście, żebym sprawdził w tej serii. Również zapraszam was do filmów o podobnej tematyce. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!